Pozdrowienia od kibiców były, skandowali twoje nazwisko, miły gest. Jak ocenisz grę swoich byłych kolegów? Byłem zdziwiony, że aż tak się bardzo cofnęli na swoją połowę. Jeżeli chodzi o pozdrowienia od kibiców, było bardzo miłe, dziękuję im za to, że o mnie pamiętają. Ale co, nie ma trzech punktów, jest tylko jeden i tak prawdę mówiąc oddany. Ciężko powiedzieć, co się stało. Gdzieś ruch ruszył, otworzył się, ale nie zaszkodziliśmy im tym jakoś za bardzo, że oni się otworzyli. Ruszyli na nas, strzelili jedną, później rzucili wszystko chyba na jedną kartę, strzelili drugą, no i możemy być zdenerwowani na siebie. Chyba jednym z powodów tego remisu to jest nasza skuteczność. Czy ja wiem, ruch naprawdę bardzo dobrze się dzisiaj bronił, że tak powiem, zrobił bunkier z tyłu i ciężko było się przez niego przecisnąć, aczkolwiek dwie bramki są strzelone, ale nie powinniśmy w takim meczu tracić bramek przede wszystkim. Czego zabrakło do zwycięstwa oprócz 20 minut? Konsekwencji czy skuteczności? Myślę, że i tego, bo przy 2-0, grając 80% meczu w dziadka z przeciwnikiem i do tej 80 minuty myślę, że to było rewelacyjne granie z naszej strony. W tych 80% gry stworzyliśmy jeszcze kolejne sytuacje, które mogły już dokumentnie zamknąć mecz. Natomiast te ostatnie 15 minut zgłupieliśmy, można tak powiedzieć. Chyba za szybko uwierzyliśmy, że przeciwnik jest słaby, że ten mecz już jest wygrany i brakło po prostu konsekwencji w grze. Bramka kontaktowa dała dużo wiary i dodała skrzydeł ruchowi. No i skończyło się to niedobrze, straciliśmy drugą bramkę w doliczonym czasie gry i taka jest piłka po prostu i nie do końca sprawiedliwa. Na własne życzenie dzisiaj straciliśmy punkty. Pierwsza połowa to głęboka defensywa ruchu. Musieliśmy konstruować akcję na 35 metrze. Rekord miał dosyć dużo ciekawych sytuacji. Jedna z nich znalazła drogę do bramki, ale to wszystko było bardzo optymistyczne. Dosyć swobodnie radziliśmy sobie w ciasnym polu karnym. No dokładnie, Radziąków zagrał tak, jak wiedzieliśmy, że gra w większości meczach. Bronią się bardzo głęboko. Mieliśmy pomysł na ten mecz i realizowaliśmy go tak, jak mówię, do 75 minuty wręcz idealnie. Wszyscy robili to, co do nich należało. Strzeliliśmy bramkę, strzeliliśmy drugą bramkę. Układało się wszystko wręcz wzorowo. I tak mówię, te ostatnie minuty gdzieś tam w pewnym momencie drużyna zgłupiała, można tak powiedzieć. Zaczęliśmy robić dziwne rzeczy na boisku. Zaczęliśmy nagle się bronić. Nie umieliśmy przytrzymać piłki. A Radziąków niesiony na fali i kibiców i tej pierwszej bramki w końcu dopiął swego i wyrównał. Ale jest passa meczów bez porażki, a za tydzień lider. No tak, jest passa meczów bez porażki, to na pewno cieszy, natomiast dzisiaj straciliśmy dwa punkty i to najbardziej mnie boli, bo w takich kuriozalnych okolicznościach byliśmy zespołem, mogę śmiało to powiedzieć, 3 razy lepszym od ruchu Radziąków. Natomiast mamy po punkcie. Za tydzień przyjeżdża lider z Polkowic. Mam nadzieję, że podtrzymamy tą passę bez porażki i gramy u siebie. Też mamy coś do udowodnienia Górnikowi Polkowice, także myślę, że będzie dobry mecz.